Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Michu Gra. Gramy sobie dalej w Harry Potter i Komnata Tajemnic. Idziemy za Goylem. O, tu już ziewa. Też tak myślę. Muszę wam powiedzieć, rozrzuca jedzenie. Muszę wam powiedzieć, że oczywiście zrobiłem mały fail, bo gdzieś tam nam się... A, tu już byliśmy. Muszę jednak pamiętać, że zawsze kończyć odcinek, jak po prostu jest księga zapisu gry. Bo gdzieś tam nas cofnęło, jednak ten zapis był gdzieś, jak tam jak byliśmy na błoniach, ale po prostu na szybko, już żeby was nie zanudzać, to szybko po prostu przeszedłem ten gabinet Dumbledora i znowu tutaj jesteśmy. Prawda, u Harry'ego i szukamy kawałek Goyla. Szukamy, potrzebujemy kawałka Goyla tutaj, żeby... O. Grzyby mamy, dobra. Aha, już wdusiliśmy. O, mamy już jakąś kartę. Szukający reprezentacji Anglii w Quidditchu. No proszę. O, musi tam mieć poszanowanie w świecie magii. A, tutaj sobie Potter pójdziemy tędy. Nie wiedzieć czemu. Nie schodami dla fasolek. Okej. Dobra, fasolki mamy zgarnięte i idziemy dalej. Ło! Ale bym spadł tam na dół. Udało się nam jakoś tutaj przeskoczyć. No tu może jakaś karta. Fasolki. Dobrej fasolki. Tak. To co nam to daje? Zrzucić to możemy? Dziwne. No dobra. Gramy dalej. Nam się Lumos trafił, ale to byśmy musieli chyba jednak tą górą tutaj spróbować przejść. Niby proste, niby fajne, ale wam powiem, normalnie się tutaj zaciąłem. Spróbujemy jeszcze raz tutaj wejść do góry, może jakoś. Może tutaj tym klockiem, który przesuwamy, to flipendo. Yeah.
No nie wiem, trudno, słuchajcie. Idziemy dalej, no nie, nie będziemy tutaj, prawda, całego dnia nad tym rozkminiać po prostu, no. Najwyżej to zostanie gdzieś tam naszej. Ale sklątka wybuchowa! Jaka wielka! Tutaj coś nie, tutaj nic nie ma, okej. A masz, widzimy, o, pasoleczki nam tutaj już wpadły, fajnie. O, tutaj mamy sekret, 8 sekretów. No jeden gdzieś na pewno ominęliśmy, ale bawimy się dalej. O, ślimaki jak tu ruszyły na nas. O! Ślimaki. I słuchajcie, jest karta, jest brązowa karta czarodziejów. Już sobie sprawdzamy, co to za karta. Właśnie o Muchomora. Bardzo fajne baśnie, pewno. Tak myślę. Chyba trzeba jednego w środka. Okej, okay, mamy za kartę zapisu gry. Księgę właściwie, kartę. Okay, Lumos. Jest i skrzynia metalowa. A z czym? Z fasolkami. Biblioteka, to właśnie, no. Za ślizgonem poszliśmy i tutaj jakieś biblioteki trafiliśmy, no nie pasuje, to tak obraz ślizgona to nam się wykojarzył przecież z takim jakimś nieukiem. Oczywiście niesłusznie. To też jest ciekawe, że w Harrym Potterze jednak gdzieś tam ten obraz właśnie ślizgonu jest bardzo taki negatywny. Co przecież wcale to nie musi oznaczać. Sam Voldemort, Tom Riddle, etc. Wiem, że to ta sama osoba. Przecież bardzo inteligentni ludzie. Dobra. O, huk już nam się zrobił, czyli tutaj mamy zejście w dół. Czerwone tutaj. Na pewno jakiś sekrecik fajny nam się włączy. I kolejna brązowa karta. No już tam chyba zaraz, no jeszcze jedna. Jeszcze jedna i będziemy... O, ale bym spadł teraz. O, jeszcze jedna karta i będziemy mieli jeszcze bardziej powiększone życie. Właściwie to będzie miał Potter, nie my. My niestety mamy to życie jedno. I tak zawsze będziemy mieli to jedno życie tylko.
Tutaj pewno fasolki tylko. Żaba. No żaba nam nic nie daje akurat. Mamy pełne żyćko. Jedziemy dalej. Irytek. A masz irytku, a masz, a masz. O, mamy tutaj sekrecik. Żabów nam tutaj dają, a dają. Właściwie to żab. O, żabów to nie po polsku. Skoczył na to. Po plazmę. Mamy przejście dalej, ale tu jeszcze mamy jakiś kufer, to sobie jeszcze sprawdzimy, co nam się tutaj pochowało. No, tylko fasolki, albo ja. Potter, co ty robisz? O, to ten, dobra, to niech sobie pozmienia fasolki nam tutaj. Zgarniemy te fasolki i muszę się rozejrzeć, gdzie by tu teraz pójść. Tu chyba na ten bal jakiegoś siana sobie zajdziemy. Okej, okay. Oberwaliśmy. Muszę wam powiedzieć, że fajnie ten Hogwart jest zrobiony. Jak na te lata, to jest chyba, nie wiem, 2002 rok. Tak mi się kojarzy ta gra. To naprawdę grafika i w ogóle ten obraz całego zamku Hogwartu jest bardzo fajnie zrobiony. Gdzieś tam można się wczuć w ten klimat. O, nawet nam tutaj sekret zaliczyło. Jeszcze korę sobie weźmiemy. No Potter, co jest tam? Przed Nintendem. I mamy skrzynię, to nawet złoto. I srebrną kartę. Już sobie sprawdzamy, co to za karta. No to jedziemy, zobaczymy, czy jeszcze tutaj coś ciekawego nam jakiś sekreci twórcy gry schowali. Coś jest, słuchajcie, bo jest Lumos i mamy przejście tajemne. Nie, nie przejście, kuferek jest, kuferek nam się schował. Bardzo fajnie.
i napiłem się eliksiru i oberwałem jednocześnie. Taka akcja. Lepiej nie budzić Goyla. Jest. Śpi jak wyjątkowo brzydki suseł. Potter, spójrz w lustro może, co? Okularowaty, zyzowaty, pryszczowaty Potter. Ale o, Goyle, brzydki suseł. Nieładnie, panie Potterze, nieładnie, oj. Tak ci ciocia wychowała z wujem? Tak cię wychowali? Nieładnie. Śmiać się z wyglądu i oj. Dobra, tak czy owak, bierzemy kawałek tego brzydkiego susła. Kawałek Goyla muszę zanieść Hermionie do łazienki jęczącej Marty. No dobra. No to idziemy. Znakomicie, stary. Proszę. Fajnie, że to nie ja muszę. Dzięki. Harry. Obrzydliwe. Wszystko świetnie. Idź do lochów, spróbuj się dostać do ich salonu i znaleźć Draco. Okej. Powodzenia, Harry. Powodzenia, Harry. Nie wlecz się, Harry. A tu już nawet nieźle, tu już od razu. O, i na mamy. 10. Kolejne kartę brązową. Bardzo fajnie. Jeszcze mamy 20 do zgarnięcia. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze ma być. To łazienka dla ciebie, a nie dla ciebie. Z toalety nam fasolki. Nie chcę wiedzieć, jakiego smaku tutaj. Wyskakują. No zostało tutaj mocno uproszczone, przecież dobrze wiemy, że tutaj potrzebujemy jeszcze tylko zaklęcia ostatniego, którego musimy się jeszcze nauczyć. Ale co chciałem powiedzieć, że dobrze wiemy, że w książce i w filmie zarówno też Ron też zmienił się. Po prostu zamienili się w kraba i Goyla. A tutaj tylko po prostu, aby tylko tutaj kierować Potterem. W trójce jest na tyle rozbudowane, że możemy przełączać między tą trójką przyjaciół. Po prostu raz kierujemy Hermioną, raz Potterem, a raz Rudzielcem, czyli Ronaldem. Cześć, Goyle. No cześć. Gdzie się spieszysz, Goyle? A jestem ciekaw. Zobaczmy, czy możemy walczyć. Czy gra... przewidzieli. Przewidzieli, że będziemy kombinować i zamknęli nam tutaj drzwi. No dobra. Idziemy wypytać Draco. Idziemy za jakimś ślizgonem. Czysta krew! Więc tam nie jest hasło. Na pewno postanowię wejść do salonu ślizgonów.
Czysta krew. No jesteś. Pastorki sobie zgarniamy. Łe, to była winda. Skacz, Goyl. Wrzucimy sobie te skrzaty. Do gnomi, to gnomy są właśnie. Nie skrzaty. Skrzaty to są bardzo pozytywne w świecie Harry'ego Pottera. Ła. I poleciał. Bardzo mają skomplikowane wejście do swojego salonu. Gryfoni nie mają aż tak skomplikowane. Musicie chyba się ze mną zgodzić. Bardzo złośliwy jakiś ślizgon. Tu mamy jakieś przejście, ale tutaj mamy księgę zapisu gry i myślę, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku wypytamy Draco, czy coś wie o księciu, nie o księciu po krwi, co ja mówię, o dziedzicu Salazara Slytherina. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza na dole. I koniecznie, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, kliknij subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych Harry Potterów, kolejnych gierek, zdrapek i innych aktywności na moim kanale. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!